Siemaneczko, Captain, witam was na kolejnym odcinku z World of Warships. Będziemy niszczyć okręty, właściwie będziemy eskortować Transylwanię i będziemy niszczyć okręty wroga. Mam tutaj niszczyciel, który ma dużo torped i zobaczcie na to. Mamy turbodopalacz, który sprawia, że z naszego okrętu robi się szybka motorówka i możemy płynąć nawet do 100 węzłów. Zobaczcie, teraz odpalamy sobie, o kurde, torpedy mi się nie załadowały, ale chyba mi się załadują na czas. Dobra, zwalniamy trochę węzły i wypuszczamy torpedy. To jest bardzo ryzykowne, ale mamy specjalne power-upy, które pozwalają nam niszczyć okręty. Oczywiście torpedami, ale możemy zrobić tak, żeby one do nas nie strzelały automatycznymi działami. To nam trochę pomaga, no jakby chronić się przed nimi. Dobra, hops. Oj, trochę tutaj zebrałem czyichś torped. Bardzo łatwo można zginąć, bo te okręty wroga tutaj są, no, dosyć mocne. I zobaczcie, jak szybko... Nic, chujwa, nie widzę przez tą maskę. Zobaczcie, jak szybko... O kurczę. Zobaczcie, jak szybko żeśmy coś tam zatopili. Ops. Także to jest event halloweenowy, to jest event zręcznościowy, gdzie mamy hardkorowe, no, power-upy. Widzieliście, mogłem super mocno przyspieszyć. Tylko jeszcze tu znowu torpedę zbiorę. Tutaj jest przyjacielski ogień wyłączony, wobec czego jeśli ktoś tam z naszych będzie strzelał we mnie, to mi się nic nie stanie. I każdy statek ma tutaj znaczenie, to znaczy mój jest oczywiście od torped, bo jest to niszczyciel, ale na przykład pancernik jest takim okrętem leczącym. Dobra, muszę ściągnąć tą maskę, kurde, bez przesady. Event taki typowo halloweenowy, bardzo fajny, bardzo fajna jest ta operacja, dość trudna, żeby ją wykonać. Myślę, że ej, w ogóle ja nagrałem parę miesięcy temu odcinek z World of Warships i wiecie co, ja nie wiem, ci ludzie traktują tę grę chyba jak jakąś esport sportową rozgrywkę. Tak podchodzą do niej bardzo na poważnie, jak do jakiegoś Counter-Strike'a albo coś. Jakby mieli zaraz na lana iść w tę grę czy coś. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, ale bardzo duża część graczy tutaj jakoś tak narzekała na ten mój sposób grania. No wiadomo, że ja nie jestem jakimś e-sportowym graczem i tutaj wbiję sobie dla zabawy, żeby trochę postrzelać do tych statków i dla mnie jest to frajda, jak w ogóle jakikolwiek statek trafię i zada mu dużo obrażeń. No, a takie podstawy sobie załapię później, w trakcie, nie? Ale fakt faktem, nie powinienem gdzieś tam grać na wysokich tierach, jak wiesz, prawie nic nie umiem robić w tej grze. No i sobie zacząłem grać troszeczkę na niższych tierach, ale też podobają mi się te bitwy zręcznościowe, które myślę, że są perfekcyjne dla mnie, bo no tutaj dużo można sobie postrzelać, dużo można się pobawić tymi statkami. Wystrzeliłem torpedę, nie wiem czy one... Nie, chyba... Chyba nic z tego nie będzie, może jedno chociaż trafi. To jest duża satysfakcja, jak... O nie, wszystko minęły, źle to wykalkulowałem. I teraz tak, tutaj mamy na przykład chyba krążownik i pancernik. Pancernik ma możliwość leczenia statków w swojej okolicy, czyli jakby on by włączył takiego specjalnego power-upa, leczył wszystkich dookoła, no to wtedy mnie... O, tam na przykład ktoś sobie włączył, widzicie? I teraz on te wszystkie sojusznicze statki będzie w okolicy tutaj naprawiał, więc warto do niego sobie podpłynąć i się szybko naprawić. Tak więc zrobimy, może jeszcze trochę się naprawimy, hops. I zobaczcie, teraz mój statek się naprawia. Także tutaj, no, jest taki aspekt typowo kooperacyjny. Mamy wręcz takie, no, każdy ma jakąś tutaj swoją rolę. Grałem trochę krążownikiem i krążownikiem oczywiście mi się chyba najlepiej gra, nie tylko na tym trybie, ale tak w ogóle, bo no, jest niezawolny, jest dobrze opancerzony i można nim dość mocne obrażenia zadać. Tutaj widzę, że będziemy musieli przeciwpancerne zaraz wyposażyć naboje. O, trafiłem coś, tysioka. Także tutaj dużo obrażeń się zadaje. Statków chyba nie musimy do tego trybu kupować. One są specjalnie wyposażone już. Odbiło się, nie? To musimy wziąć poprzednie pociski. Żebym tylko w swojego nie trafił. Trafiłem chyba, kurczę, przypadkowo. No dobra, i widzicie, że teraz sobie przy tym pancerniku troszeczkę posiedziałem i on też ma ograniczony czas, kiedy tam może leczyć innych. Już grałem tutaj pancernikiem i powiem wam, że kilka razy grałem na tym trybie. Dużo się zarabia tutaj,
Ja akurat na kasę tu nie narzekam, bo mam jej dużo, gram na tym koncie, wiecie, prasowym, więc wszystkiego mam tu dużo, wszystko mam odblokowane, ale przyjemnie mi się gra w tym trybie, bo no mogę dużo postrzelać i przy okazji gracze mnie nie zabiją w 3 sekundy. Chociaż boty, z którymi mamy tutaj do czynienia, są naprawdę mocarne i trzeba się mieć na baczności, żeby nie podpłynąć, o, do tej gromady tutaj na przykład. Zobaczcie, ile ich tu jest. I oj. Musimy wystrzelić trochę tutaj torpedoes. Oj! Związany. Tak, problem rozwiązany, wylądowałem w wyspie. Moje torpedy tam ładnie poleciały w jeden statek i uwaga. Nic nie trafiłem? Mi się wydawało, że ładnie to poszło. Tak wystrzeliłem trochę. O, czekaj, tutaj jest naprawianie, ten niszczyciel. Nie niszczyciel, ten pancernik tutaj naprawia, więc ja do niego sobie podpłynę. Spróbujemy się trochę ponaprawiać. Jak jesteśmy w tym plugastwie, to chyba otrzymujemy więcej obrażeń niż normalnie. Trzeba to mieć na uwadze. O! W końcu, patrzcie, od razu zniszczony, nice. Dobra, oż ty kurczę, tutaj jest ich pełno. Niedobrze, niedobrze. Co? Czemu ten gość w swojego trafił? Ej, what? O co chodzi? O kurczę, ten zginął. To ja nie mam się przy kim leczyć. Dobra, spróbujemy ich wszystkich okrążyć i popłynę do moich ludzi gdzieś tam. O, czekaj, ktoś tutaj leczy. Czy zawracaj szybko? Zaraz mi się doładowanie skończy. O, właśnie, teraz mi się doładowanie skończyło, kiedy muszę zawrócić. Dobrze, i zobaczcie, zobaczcie teraz, jak szybko leczy się mój statek. Możemy sobie trochę... A, nie mam zasięgu tutaj. To jeszcze nie wszystko, bo jeszcze będzie kolejna fala ataków. Naszym zadaniem jest tutaj chronić oczywiście Transylwanię, która gdzieś jest tam. I musimy chronić dwóch wież, które zamykają portal. Ten portal zamknie się sam z czasem, ale wieże przyspieszają zamykanie tego portalu. Z tego portalu wydostają się złowrogie statki, które atakują Transylwanię i w ogóle atakują wszystko. O, i teraz włączyłem sobie power-upa, który sprawia, że ten statek nie powinien we mnie strzelać, ale dalej strzela, nie wiem czemu. No i bardzo ładnie, coś tam żeśmy postrzelali. Niby takie słabe te działka, jednak trochę zadają tych obrażeń, no nie? Żeśmy podpalili, okej, torpedy. Tak tymi torpedami to wiecie co, słabo. Chociaż oni chyba też trochę wymijają, no nie? No, może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie, panowie. Ej, pięknie! Udało się go zabić! Nice. Dobra, muszę przestać się palić. Oż ty kurde, Transylwania oberwała. Musimy tutaj szybko zareagować. Szybko do przodu. Dobra, włączamy dopalacz. Tutaj tego nie ma chyba sensu, ale spróbuję chociaż jedne torpedy wystrzelić. I lecimy tutaj do tego... Jeśli Rasputin... Tam jest taki statek, który nazywa się Rasputin. On jest takim cholernikiem, jego ciężko jest rozwalić. Trzeba wszystkimi torpedami dwa razy wystrzelonymi trafić go naraz, żeby go rozwalić. To nie jest takie proste. I patrzcie teraz. Powinno załatwić temat. Pyk, bardzo ładnie. Dobra, przestajemy się palić. Nie wiem... Jak zostałem sam z tym gościem tutaj. Ci słabi gracze mi się trafili do wspólnej rozgrywki. Może się okazać, że to jest... To bardzo rzadko się zdarza, że to wszyscy giną. To jest wysoki poziom tutaj trudności, ale kurczę, żeby wszyscy w tym momencie... Także ej, powiedzcie mi, jak to jest z tą społecznością World of Warships. Czy tutaj ludzie faktycznie tak podchodzą do tej gry, jak do jakiejś e-sportowej rozgrywki? Strasznie taka spina jest wśród graczy, jak ktoś coś tam źle zrobi, albo nie wiem. Dobra, musimy tutaj pomóc temu trochę, bo... Oła, torpedy w niego płyną. Naszą ostatnią nadzieją! O, shit! No, powiem ci, bardzo dobra robota. Gdzie jest ten Transylwania w ogóle? Ja mam bardzo mało zdrowia. Transylwanii nie, pewnie jest gdzieś za wyspą albo coś. Dobra, no nic, lecimy. Jakim cudem, ej, wszystkich zabili? To jest się rzadko zdarza, ale nic. Mamy tu 4 okręty do zniszczenia, także życzcie mi powodzenia, to będzie bardzo dobra rozgrywka. No dobrze, musimy to jakoś rozegrać fajnie. O kurde, patrz ile torped! O, shit, jedna mnie trafiła, jestem na hita dosłownie. Szybko nabieramy wody! Nie może być! Dobra, szybko robimy sobie respawny torped, naprawiamy się doraźnie i patrz. Yes! I co teraz? Co teraz, panowie? Kurde, gdzie jest Transylwania? Leci na mnie jakiś samolot. Wielka Gor... I Rasputin jeszcze jest niezniszczony, kurde! Boty potrafią dość dobrze tutaj omijać ataki z... O kurde, co to jest? Patrz, jak to wygląda! O Boże, i co teraz? No nic, musimy to jakoś... Ty, mocno oberwał!
Musimy jakoś omijać tu? Doładowanie silnika wyłączone. Jak wyłączone? Teraz? Wiecie co, ja muszę to jakoś trafić. No obracaj tym. Okej, okay. Musimy z daleka spróbować. To nie ma opcji, kurde, jest źle, ale próbujemy go jeszcze działkować. On szybki, szybko płynie. O nie, to nie był dobry pomysł, kurde. To jest lotniskowiec, tak? Także to, to jest jeden z trybów. Ej, bardzo rzadko się zdarza, że wszystkich graczy wybijają te boty. Mam tak pierwszy raz chyba. Kurde, ten nasz obrywa tutaj. Dawaj go, dawaj go. Dostał, 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 ale zginął naszego. Stoi w miejscu, super. Lejemy w niego. Ale strzela, kurczę, ten krążownik, super. Ja też obrywam. Patrz, patrz! On się udało, fajnie. Wrogi pancernik. Ale ciśnie ten mój krążownik. Kurde, ile on ma tych dział? Dostał, dostał. Może uda się go podpalić, czy coś. Ole mnie rozwalił, kurde. Do przodu, do przodu, do przodu. O nie, to chyba, chyba strzał ostateczny będzie. O, dobra, zmieniam na tym przeciwpancerne, kurde. Ole ma dużo dział ten statek. O nie, o nie, o nie, to chyba będzie koniec. To chyba będzie moje, koniec mojej podróży. O, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze żyję jakoś. Dobra, na szczęście przyspieszyłem. Spróbuję uciec do moich ludzi. Ledwo żyję, jestem na hita dosłownie. Jak ktoś dobrze przyceluje, to będzie koniec. Ej, strasznie dużo dział ma ten statek. Bardzo fajny. Widzieliście, jak tamtego mogłem ostrzelać. Piękna sprawa. Dobra, ja się spróbuję gdzieś schować. Ty, aż do tamtego mam zasięg? No dawaj. Co ja zrobiłem? Czemu tak blisko? Kurde. Ole dział ma skubaniec. Torpedy? Co jest? Czekaj. Jakie torpedy? Dobra, z dupszem stąd. O, shit! Trafili mnie. Fucking shit. Ej, kozak jest, jak chcę więcej tym statkiem grać. Kapitanie, proszę! Drużyna przeciwna, objęła prowadzenie. Jak zwykle. Patrz, ile on tym strzela. Pierdzielony. Patrz, ja mogę ostrzeliwać go, what? Ej, ja chcę jeszcze raz tym okrętem. Nice. Czekaj, co? A już myślałem, że mój mnie rozwalił, bo nagle na niego kamera. Ej, jeszcze raz musimy. Kozacki był ten statek, kurczę, nie mogę go wybrać jeszcze raz. O, ile on miał tych dział? Od zarąbania. Czekaj, ja mu coś tutaj zrobię, co to jest? Po opanowaniu umiejętność wyświetli się kierunek, w którym znajduje się najbliższy przeciwnik. To jest dość ciekawe, bo nawet jak kogoś nie widzimy, to mamy kierunek do najbliższego przeciwnika. Czy wykrywa kogoś też na przykład przez góry albo coś? Nawet jak my go nie widzimy. No jest to droga umiejętność, więc chyba tak. Bardzo szybko się te działa obracały i miałem dużo tych dział generalnie. Tu chyba mamy też taką umiejętność, to chyba jest na wyposażeniu. Wyposażenie, że możemy mieć dodatkowe działo. Dobra, weźmy sobie może inną nację i pogramy na poziomie czwartym jakimś krążownikiem. Chodźmy do portu i tak, pokażę wam drzewko. O, okej, okay, nieważne, już mogę nim grać z powrotem. Super, porażka, kurczę, niespodzianka. Okej, okay, dobra. Źle to przewidział. Są coś chyba? Kurde, jak ja celuję. Co? Co? What? Co mnie strzela? Kapitanie, problem rozwiązany. Dostrzegliśmy nieprzyjacielski niszczyciel. O kurde, tam gdzieś za tej góry ciśnie ostro. Jak on mi tyle zdrowia zabrał? O, skubany. Patrzcie, prawie całe zdrowie. Jakim cudem mnie tak trafił. A jest tam lotniskowiec. Nie dopłyną do niego moje torpedy. Patrz, ile tych strzałów ma. Dostał! Odpaliłem go. Ty, do tego mam dostęp. Jak ledwo żyję, jak oni mnie nie strzelają, nie wiem. Rypiemy go na bogato. O-o. O-o. Ja
pierniczę! Co to było, gość? Patrz. O, cofaj. O nie. O kurczę. Dobrze, to weźmy sobie teraz nację USA. Weźmy sobie też coś z tego poziomu. I tu mamy, nie niszczycie. Weźmy sobie może tego Phoenixa. Ten ziomek w ogóle na pałę leci tutaj. Aha, w górę strzeliłem, bosko. Dostał. Penetracja na wylot niestety. Penetracja. Dobra, przebicie na wylot. Musimy tu zmienić pociski. Oj, teraz ten. Co on robi, ty? Ale ty można strzelać fajnie. Co jest? Co za samobójca? Ale uniki robi, skuba. O, dostał w maszynownię. Co ten gość robi? Ale ja też trzeba przyznać, mocno oberwałem, no nie? Wrogi krążownik posłany na dno. Teraz tutaj. Ekstra. I chyba wtedy niszczyciel trafił, co mi tak całe zdrowie zabrało, no nie? No, ej, co ci goście tak tutaj wysrali nagle? Ale super. Lecimy z nimi. Patrz, ile ja strasznie mam dużo tych dział tutaj. Ty, jeszcze tu samoloty w niego. Wszyscy się rzucili na niego jak na świeże bułeczki. I poszedł na dno. No dobra, wiecie co? Tak naprawdę słabo tutaj z moim zdrowiem. Niestety nie jest to misja jaka jest zręcznościowa, jak patrzyliśmy wcześniej te eventy halloweenowe. Wobec czego, no... Czekaj, to jest chyba... On się zdziwił. On się chyba zatrzymał czy coś. Ole, mnie coś zaatakowało. Chyba mnie zbombardowali. Pa. Trafi go? Ole, weszło. Robimy gościa też. A on stoi w miejscu, w ogóle się nie patrzy w moją stronę. Coś tam do mnie strzelił, żeby się pokazać, że jest. Ole, mu weszło. Brak penetracji, kurde, niedobrze. Torpedami dostaje wszystkie po kolei, nie rusza się. Bardzo fajnie. Dobra, troszeczkę do przodu. Dostał. Oj, teraz źle strzelił, nie? Bo już się zaczął ruszać. Ho! Dobra, brak penetracji. Spróbujemy go podpalić. Ty, tutaj coś we mnie nawala, nieźle. 2000 mu weszło. Strzela we mnie, ouuu! Haha, za blisko, ziom. Pyk, porobiony. Patrz. Czemu on tam stoi cały czas w tym miejscu? Jak oni to robią, że... Wiesz, czasami tak strzelą, że praktycznie od razu mi rozwalają, nie wiem. Ile tych dział. Ale mnie to cieszy, zobacz. Dwa gościa. Okej. No chyba się wszyscy na niego rzucili. Łatwo go trafić. Dawaj. Weszło. Co, on zatrzymał się w miejscu? Dawaj. Oj, góry, niedobrze. Dobra, płynie następny jakiś, kurde, wielki dziad. Pancerny musimy wziąć. Oj, nie wiem czego. Nie, słabiutko. Dobra, tam coś mamy. No nie, za daleko jest. Nieskuteczny będzie ten mój ostrzał. Kurde, ledwo żyjesz, szlak by to trafił. Co to tak weszło? Aha, torpedy, dobra. Dostrzegliśmy nieprzyjacielski niszczyciel. O, ale obrywa. Pięknie. Chyba jakaś dobra drużyna mi się trafiła. Bo ja już bym dawno zginął normalnie. O, ale mu tam spada, kurde. Patrz, akurat za tą górę, no nie? Trochę na oślep strzelam. Ale wchodzi, ty, wchodzi coś tam. Patrz, ledwo co nad tą górą. Pa,
Zobaczysz, czego robię. Ze wszystkich stron go robimy. Ale pięknie, ty. To było fajne, że mi się podobało. No dobrze, tutaj mamy kogoś, on już płynie w moją stronę, widzi mnie, na pewno mnie namierzył. Tutaj chyba weźmiemy inne. Okej, przebicie na wylot, no musimy iść tutaj. Ajajajajaj. Driftuje, ziom. No już chyba nie mam zasięgu tutaj, niestety do przodu trochę podpłyniemy. Obrwałem, kurde, od czegoś. Jest, jest, weszło, weszło, weszło. Alarm pożarowy! O nie. Chyba ktoś się na mnie uwziął teraz. Oj, niedobrze. Czekaj, czy ja tam widzę lotniskowiec? No, tak. Pal się, dziadu. Już nie mam zasięgu do niego. Ole, poszło. Patrz. Dobra, chyba będzie lipa. Puszczę gdzieś tam torpedy. Może gdzieś dopłyną. Ile mamy zasięgu torped? 15? Nie. Co tam mamy? Chyba mam ster uszkodzony. Muszę poczekać chwilę, aż mi się naprawi. Lotniskowiec. Co on tak blisko podpłynął? To jakieś boty grają, czy jak? Właśnie na lotniskowiec chyba powinienem wziąć przeciwpancerne jakieś, no nie? Żeby tą płytę lotniska przebić. Tu coś mamy jeszcze. Już mi uciekł. Dawaj, dawaj, dawaj. O, jak z tej odległości trafię, to będzie super. Chyba niszczyciel, co? Nie wiem, ja go chyba nie trafiłem ani razu. Hamuj, 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 hamuj. Ajajaj, to chyba będzie koniec mojej kariery. Au! No i kampania się. Trzeba przyznać, że z samolotów bardzo ciężko jest. Patrzcie, jak się fajnie ten statek złamał. Z samolotów jest bardzo ciężko storpedować coś. Mi się jeszcze ani razu chyba nie udało zrobić to skutecznie. Przeważnie wypuszczałem te torpedy za blisko okrętu i one przepływały pod tym okrętem i wiesz, no i to był finish mojej rozgrywki z samolotami. Trochę się tutaj wciągnąłem w te rozgrywki. Zapraszam was do zagrania World of Warships. Przesujcie sobie koniecznie te eventy, bo są fajne, najlepiej ze znajomym sobie pograć. Gra jest darmowa, możecie sobie ją pobrać i spróbować swoich sił. Ja swoich sił spróbowałem z krążownikami, gra mi się wybornie. Dzięki wam za dzisiaj, dzięki, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!